Cześć, to jest kanał poświęcony korepetycjom z biologii, a dzisiejszy temat to prawo minimum Leibiga. Prawo minimum Leibiga, czyli teoria minimum, jest to jedno z praw ekologii, które mówi o tym, że czynnik, którego jest najmniej, czyli czynnik, który jest w minimum, działa ograniczająco na organizm lub też całą populację. Beczka Leibiga jest to rodzaj wizualizacji prawa Leibiga. Wyobraź sobie beczkę z wodą. Wystarczy, że jedna klepka z tej beczki będzie niższa i automatycznie woda będzie się wylewać, czyli pojemność beczki jest ograniczona długością najkrótszej klepki. To prawo omówię na przykładzie roślin, natomiast ono obowiązuje u wszystkich organizmów żywych. U roślin wystarczy niedobór, czyli niedoborem w naszej beczce jest po prostu mniejsza klepka lub brak też danego składnika mineralnego i w przypadku naszej wizualizacji będzie to po prostu brak klepki w beczce. I nawet jeżeli pozostałe klepki są w porządku i te pozostałe klepki są na odpowiednich długościach, to i tak ta woda z beczki się wyleje. Czyli w przypadku roślin, jeżeli nawet brakuje nam tylko jednego składnika mineralnego, natomiast pozostałe są w odpowiednich ilościach, to i tak to upośledza funkcjonowanie. Podobnie jest w procesie fotosyntezy. Brak jednego ze składników, takich jak światło, odpowiednia temperatura, dwutlenek węgla czy woda, i fotosynteza nie zachodzi. Dlatego bardzo ważne jest to, aby zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie składniki potrzebne do życia, do funkcjonowania powinny być w odpowiednich ilościach. I nawet jeżeli jednego z nich brakuje albo jest niedobór, to upośledza funkcjonowanie całego organizmu. I podobnie jak w przypadku niedoboru jednego ze składników, upośledzone zostaje funkcjonowanie całego organizmu, tak samo w przypadku naszej beczki Leibiga wystarczy, że jedna klepka jest niżej i woda będzie się wylewać. A jeżeli nie będzie tej klepki w ogóle, to woda w beczce się nie utrzyma. I tak samo tutaj nie dojdzie do żadnego właściwego procesu. Można tą sytuację porównać również do tego, że próbujesz przeprowadzić na przykład reakcję chemiczną, nie mając jednego substratu. I jak myślisz, czy ta reakcja zajdzie? Oczywiście, że ona nie wyjdzie. Więc tak samo jest tutaj. Potrzebne są określone składniki do określonych procesów biochemicznych w komórce, aby te reakcje biochemiczne zaszły. I nawet jeżeli brakuje jednego ze składników, na przykład jeżeli nawet jest to jakaś odpowiednia temperatura, czy światło, czy inne jakiekolwiek składniki, no to jeżeli nie ma jednego z tych czynników, to cała reakcja nie dojdzie do skutku. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.